W ostatnim czasie w okolicy twojego miejsca zamieszkania pojawiła się niepokojąca mężczyzny w masce niedźwiedzia bądź w kostiumie niedźwiedzia. Jego cechami charakterystycznymi jest maska niedźwiedzia bądź kostium niedźwiedzia. Pamiętaj, jeżeli zobaczysz go na ulicy, czym prędzej skontaktuj się z naszą agencją i zadzwoń pod poniższe. Jego kolegi pokazują, jak wygląda normalna osoba, w jaki sposób przedstawia się niedźwiedź. Normalna osoba wygląda normalna osoba, natomiast niedźwiedź ma maskę niedźwiedzia. Dodatkowo w niektórych okolicach mówi się również o zagadkowym mężczyźnie w garniturze oraz masce klauna. Jako człowiek wygląda w ten sposób, niemniej mężczyzna w garniturze i masce klauna wygląda w ten sposób. Oboje są podejrzewani o zaginięcie dwójki dzieci z 19 lipca 1982 roku. Gdy zobaczysz któregokolwiek z nich na ulicy, czy prędzej skontaktuj się z agencją oraz ucieknij najlepiej do swojego domu, ukryj się w nim oraz uzdrój się. Pozamykaj wszystkie drzwi i okna, pogaś światło i czekaj do przyjazdu służb naszej agencji. To nie są ćwiczenia, wszystko będzie dobrze, tylko nie wpuszczaj żadnego z nich do domu. Cześć. Słuchaj, jakby dzwonię, bo trochę nie wiem, gdzie jestem. Chyba się zgubiłem, w sensie... Wieku, jest pierwsza w nocy. Jestem w lesie, jakby... okej? Nawet nie pytaj, jak się tu znalazłem. Cześć, jeszcze raz. Jest pierwsza w nocy, a ty chodzisz po lesie w momencie, kiedy w okolicy zginęły już dwie osoby. Nie, stary, nie, to nie tak. Nie w tym lesie, jakby... Musiałem wyjść, pochodzić. Wiesz, że miałem trochę cięższy moment ostatnio. Stary, ja wiem, ale to jest po prostu strasznie głupi pomysł. Wracaj do domu i w ogóle czemu do mnie dzwonisz? No tu jest pewien problem, bo nie wiem, gdzie jestem. Słyszę, nie wiem. Stary, słyszysz tą muzykę wiem, u mnie wracaj do domu. Nie wiem, gdzie jesteś. Uciekaj stamtąd. Wiem, jestem koło jakiegoś domu. Dzwonię tylko powiedzieć, że jeżeli nie wróciłbym rano, to w sensie... Jezu. Jeżeli nie zadzwonię do ciebie nad ranem, to powiadam kogoś, okej? Okay? Przyjechać do ciebie. Postaram się stąd jakoś, wiesz, jakby jestem koło domu, ale czuję, że coś za mną idzie, nie wiem. Jakby wiesz, dla mnie to nie problem, mogę przyjść, czy... Jesteś tam w ogóle? Tak, dobra, stary, przesadzam i spać, okej? Okay? No, wszystko nie, jest okej. Okay. Jakby... Po prostu tak jak na zaś, wiesz, jakby... Stary, no... Daje mi to trochę do myślenia, co się dzieje w okolicy, ale... Czy że jesteśmy bezpieczni, nie? Więc wiesz, jest okej, okay, idź spać, zdzwonimy się jutro rano, czy coś. Niech będzie. Dzięki, dobra. Nie, muszę iść, zaraz dobra, będę w domu. Stary, czekaj. Dobra, rozłączył się. Okej. Okay.
szkoleniowa dla każdego nowo zatrudnionego członka naszej agencji. Pamiętaj, żeby nigdzie nie udostępniać, grozi to... Okazuje się, że podejrzani o zaginięcie piątki osób 19 lipca 1982 roku mogą być zmiennokształtni. Mężczyzna, który był w okolicy opuszczonego domu znajdującego się na ulicy, powiedział, że widział w okolicy bardzo wysoką humanoidalną postać o bardzo długich kończynach oraz o bardzo niskim, wręcz znikomym poziomie tkanki tłuszczowej. Głowa tej postaci przypominała niedźwiedzia i miała bardzo długie, tłuste włosy. Włosy najpewniej były ciemne lub siwe. Dodatkowo jeden z naszych informatorów przekazał nam to zdjęcie przedstawiające dziwnego humanoida, którego ten zobaczył przebiegającego przez drogę Wydawała się być również bardzo agresywna. Spekuluje się, że zamieszkuje okoliczny las bądź okoliczne opuszczone domy w lesie. Na przestrzeni maksymalnie 72 godzin nasz wyspecjalizowany oddział wybierze się do tego miejsca i postara się wyeliminować kreaturę albo przynajmniej ją schwytać. Wszelkie informacje odnośnie jakiejkolwiek podejrzanej aktywności w okolicy proszę przekazywać do sekretariatu naszego oddziału z odbioru. Krzysztof, obudź się.